No wygrywamy bardzo, bardzo, bardzo ważne te punkty, bo bardzo chcemy być w tym Pucharze Polski, wiadomo. Cieszymy się, że wygraliśmy. Naprawdę wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, ale tak naprawdę zafundowaliśmy sobie ten tiebreak własną głupią grą, głupimi błędami. No i niestety, ale no cieszymy się, na pewno się cieszymy, że wygraliśmy. Cieszmy się z wygranej, naprawdę, cieszmy się z wygranej, bo nie zawsze da się wszystko wygrać 3-0. Po drugiej stronie siatki też jest przeciwnik, który potrafi grać w siatkówkę. No nie ma co ukrywać, że pierwsze dwa sety zupełnie pod naszą kontrolą. Dobra zagrywka, fajnie graliśmy na bloku, w obronie, naprawdę wszystko funkcjonowało tak jak należy. Natomiast no trochę przespaliśmy początek trzeciej partii i myślę, że dalej to już się potoczyło jak takie domino, tak? Także szkoda może tego trzeciego seta, tego początku, ale cieszmy się ze zwycięstwa. Wygrywamy kolejny mecz, kolejne punkty przywozimy do Zawiercia. W meczu na wyjeździe to trzeba podkreślić, gdzie na pewno gra się trudniej. Także cieszmy się z wyniku, a tak jak mówię, noc za styl się nie dostaje, tylko za to, że się zwycięża. Szkoda, że to w tych końcówkach popełniliśmy błędy, że goniliśmy całego tego seta, a w końcówce moja zagrywka w siatkę. I tak naprawdę chyba out, nie wiem, atak w out, czy tam już nawet nie pamiętam. No głupio oddany ten set i niestety, no kosztowało nas to mega dużo zdrowia. Gramy w Plus Lidze, najlepszej lidze świata, tak? Lidze Mistrzostw Świata i po drugiej stronie też jest zawodnik, przeciwnik, który potrafi bardzo dobrze grać w siatkówkę. My nie jesteśmy maszynami, żeby wszystko wychodziło zawsze bezbłędnie, a tak jak mówię, ważne jest to, że po tych dwóch wygranych setach, no trudno, przyszedł słabszy moment, ale mimo wszystko na samym końcu potrafimy się podnieść i grać dobrze. Ta historia, tak jak zauważyłeś, powtórzyła się poprzednio z meczem z Gdańskiem. Najważniejsze, że wygrywamy. Obyśmy nie musieli być doświadczeni, obyśmy wygrywali za 3-0 i nie musieli tracić tego zdrowia na tym parkietach. Mamy teraz parę dni, mam nadzieję, że dobrze je przepracujemy, a na pewno je dobrze przepracujemy, wyjdziemy na następny mecz i wygramy i zapewnimy sobie tą szóstkę. Bardzo ważne, tym bardziej, że prawdopodobnie zostaną nam odebrane punkty za zwycięstwo ze Szczecinem, no ale już tutaj nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, wszystko jest w naszych rękach. W tej chwili mamy ostatnie spotkanie w tej rundzie z Lubinem u siebie, przy pełnej hali na pewno, także wszystko jest w naszych rękach i każdy punkt jest w tej chwili na wagę złota. Wystarczy spojrzeć w tabelę i zobaczyć, jaki ścisk panuje. Wystarczy wygrać jeden mecz, żeby 4 miejsca awansować w tabeli. Także myślę, że to najlepiej obrazuje, jak wyrównana w tym roku jest liga. Wielka koncentracja. Trzeba stanąć na rzęsach, żeby wygrać to spotkanie. Wiemy dobrze, że na pewno będą chcieli walczyć u nas. Mamy tą przewagę, że mamy super kibiców, którzy są, że tak powiem, naszym takim dodatkowym zawodnikiem na boisku i oni nas nie zawodzą, więc my też postaramy się nie zawieść. Pięknym autokarze oklejonym w barwach naszego klubu. Czasami się można pomylić, nie wiadomo do którego autokaru wsiąść, bo są praktycznie identyczne. Chwała im za to, że tutaj są. To jest niesamowite, że jeżdżą za nami po Polsce. Przypomnijmy, ci ludzie mają swoje życie, swoją pracę, a mimo to poświęcają swój czas, żeby nam kibicować. W imieniu całej drużyny bardzo wam dziękuję, bo to jest niesamowite. No, warto dla was trenować i grać w siatkówkę.